Witam serdecznie. To jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi w studiu Super Ekspresu są Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie, Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Również i Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Witamy również serdecznie. Dzień dobry. I na początek może zobaczmy nagranie. Zacznijmy od szokującego w ogóle nagrania, do którego dotarliśmy. Dotarł Super Ekspres z nocnej imprezy w hotelu sejmowym. O Grzegorzu Braunie śpiewali m.in. posłowie Kamil Bortniczuk i Dariusz Matecki. Posłuchajmy, zobaczmy. No właśnie, no i jak państwo komentują to nagranie nasze, do którego dotarliśmy? Czy powinny się takie sceny w ogóle odbywać w hotelu sejmowym? Może pan były minister edukacji Przemysław Czarnek? Pewnie ktoś miał jakieś imieniny. Ja pierwszy raz słyszę taką piosenkę, to ciekawa piosenka w ogóle, bardzo popularna jest Grzegorz Braun po ostatnich grudniowych jeszcze wydarzeniach. Nawet piosenki oni śpiewają w Sejmie. Pewnie nie. No. Nie przychodził pan o drugiej w nocy przypadkiem tamtędy? Mieszkam nie słyszał pan. W hotelu sejmowym na ostatnim piętrze, do mnie mało rzeczy dociera. Czy nie słyszał pan? Na szczęście. Nie słyszał pan tego. Na szczęście. Takiej piosenki pierwszy raz słyszę. Dzisiaj o drugiej w nocy. Czyli dobrze, spał pan. Dobrze pan spałem. Pani poseł Agnieszka Pomaska, coś pani słyszała? Ja nie mieszkam w hotelu poselskim. Chyba na szczęście jednak, bo bym się pewnie nie wyspała, ale... Nie znam okoliczności i szczerze mówiąc nie do końca rozumiem tekst, co tam było, czy to było... Czy był pozytywnym, czy negatywnym bohaterem Grzegorz Braun? To był o Grzegorz Braun, to Grzegorz Braun. Kto zgasić świecę, tak będzie umiał, śpiewali młodzi posłowie. Więc patrzę na pana... Żartu trochę średni, przyznam. Pan marszałek Krzysztof Bosak, jak pan komentuje? Czy to są właściwe sceny w hotelu sejmowym? No to potwierdza nasze informacje, że posłowie PiS-u, którzy byli zmuszani, żeby z powodu tej akcji grudniowej głosować za moim odwołaniem, tak naprawdę wcale nie chcieli głosować. I teraz widać, że nieoficjalnie Grzegorz Braun się stał tam idolem, a publicznie krytykowali. Także, nie wiem, moim zdaniem... Nie głosowaliśmy, panie marszałku, natomiast... za pańskim odwołaniem, tak jak... Ale żałuję, że nie głosowali posłowie przeciw, tylko posłowie wyciągnęli karty. No. Lepiej wyciągnąć karty, niż głosować za moim odwołaniem, natomiast jeszcze fajniej, gdyby głosowali posłowie PiS-u przeciw wnioskowi Lewicy. No, na pewno lepiej unikać hipokryzji. Natomiast ja myślę, że z hotelem poselskim tak jak z Las Vegas. Co się dzieje w hotelu poselskim, zostaje w hotelu poselskim. Nie zostało, nawet, nie zostało. Państwo, to, że ktoś to nagrał i puszcza do internetu. Ale nawet interweniowała to... Straż Marszałkowska. Tak? Pan marszałek może coś wie więcej. Nic dzisiaj na prezydium ani na konwencie nie było o tym rozmowy, także była to chyba jakaś taka bardzo, bardzo malutka interwencyjka. Skuteczna, no i wreszcie. Albo skuteczna. W hotelu poselskim mieszka kilkuset posłów z całej Polski, zjeżdżają się na kilka dni i różne rzeczy tam się dzieją, ale nie dochodzi tam do żadnych spektakularnych wydarzeń. Takich jak słyszeliśmy z historii na przykład, bo w historiach hotelu sejmowego rzeczywiście tak, no były większe. Jest długa i ciekawa. Dobrze, to więcej możecie przeczytać na naszych stronach internetowych Super Ekspresu o całym zdarzeniu. Właśnie tutaj widzimy fragmenty i w jutrzejszym wydaniu też papierowym Super Ekspresu. I właśnie, mamy dla was też sondę. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Proszę zadać pytanie, czy powinni śpiewać? Również śpiewać. O Grzegorzu Braunie. Tak, to może Krzysztof Bosak teraz odpowiada. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Czy to powinno być zabronione? A może jakoś karane? Ja myślę, że wszyscy są ludźmi. No jeżeli z umiarem i po godzinach, to ja nie widzę osobiście problemu. Kiedyś pijaństwo ale było... Ale druga w nocy, panie marszałku, o 9 rano sejm... Jeżeli komuś sejmu, przeszkadzali, to nie powinni. Ale jeżeli nie przeszkadzali, to by nie robił z tego dramatu. Natomiast jak ktoś tam doniósł, no to być może komuś przeszkadzali. Pani poseł Agnieszka Pomaska, to samo pytanie z sądy. Warto przestrzegać ciszy nocnej, żeby Straż Marszałkowska nie musiała interweniować. No widać, że no, posłowie opozycji chyba zawsze mają trochę więcej czasu jednak. I Przemysław Czarnek. Proszę państwa, hotel poselski jest domem poselskim, tak się zresztą on nazywa oficjalnie, dom poselski, w którym mieszkają posłowie i po prostu wiodą normalne życie. Też się zgadzam, że nie powinno się przesadzać. Mhm. Dobrze, to przejdźmy do innego tematu, do paktu migracyjnego. Wczoraj Parlament Europejski przeforsował pakt migracyjny i pierwsze pytanie do pana posła Przemysława Czarnka. Pochwali pan premiera Tuska za to, że sprzeciwił się rozwiązaniom Brukseli, czy nie? Ja go będę trzymał za słowa, aczkolwiek premier Tusk jest winien temu, co się dzieje w Europie, bo jeszcze jak był tam przez 5 lat
jako ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej, sam zresztą mówił, że odpowiadał za politykę migracyjną i to wówczas ta polityka migracyjna przybrała takie kształty, że dzisiaj, proszę Państwa, na przykład w mieście Forli, które jest mniej więcej wielkości Zamościa, powiedzmy, 70-tysięcznym, na północy Włoch, chociaż we Włoszech nie jest najgorzej, nie jest tak źle jak we Francji, w Belgii czy w Szwecji, miejsce w przedszkolach normalnych, prowadzonych normalnie, a nie po muzułmańsku, można znaleźć tylko na obrzeżach miasta. W centrum już nie, więc to tylko pokazuje, do czego zmierza Europa i trzeba się po prostu temu przeciwstawić. Pana premiera Tuska będę trzymał za słowo, choć mleko rozlał już wcześniej. Pani poseł Pomaska? No, przecież te negocjacje dotyczące paktu migracyjnego trwały głównie za rządów PiS, więc byłabym bardzo ostrożna w kwestii odpowiedzialności. Deklaracja pana premiera Tuska jest jasna. Nikt chyba też nie ma wątpliwości, jak ważne dzisiaj są kwestie nie tylko bezpieczeństwa, ale też zachowania pewnej równowagi. No my wzięliśmy na siebie obowiązek, ciężar w jakimś sensie, czy odpowiedzialność za naszych wschodnich sąsiadów i myślę, że tutaj będzie zrozumienie na poziomie unijnym. Jesteśmy teraz państwem frontowym i większość krajów Unii to rozumie, chociaż oczywiście perspektywa krajów południowych jest inna. Oni też nie zawsze rozumieją polską sytuację, jeśli chodzi o relacje z Rosją, o sytuację za naszą wschodnią granicą, więc warto rzeczywiście, żeby ten przepływ informacji w dwie strony między północą a południem Europy był właściwie zachowany. Jest pani zdziwiona tym, że część europosłów, głównie lewicy, no, zagłosowała inaczej niż PSL Platforma w Brukseli? No, każdy podejmuje indywidualnie decyzje. Rozumiem, że też w ramach grup politycznych i ja mogę tylko ocenić, czy jakby znam historię i decyzję, która zapadła w ramach grupy, do której my należymy, czyli EPP i naszych europosłów. I Krzysztof Bosak. Znaczy, wydaje mi się, że postawa jednak polityków związanych z obozem rządzącym jest niejednoznaczna. Trwa posiedzenie Sejmu. Parlamentarzyści debatują nad bardzo ważnymi i poważnymi sprawami. Jednak, jak widać, czasu na zabawę również nie brakuje, ponieważ zeszłej nocy w tym właśnie hotelu poselskim, który jest za moimi plecami, doszło do bardzo wesołej zabawy, w której brali udział polscy parlamentarzyści. Były wesołe przyśpiewki o bardzo znanym polskim pośle. Wesołe do tego stopnia, że musiała interweniować Straż Marszałkowska. Nam udało się porozmawiać z jednym z uczestników tego wesołego nocnego posiedzenia, panem posłem Dariuszem Mateckim, o to, co miał nam do powiedzenia. Hotel poselski to już jest raczej, szczególnie po posiedzeniu obrad, to już jest raczej miejsce takie bardziej prywatne. Szczególnie, że my nie wynajmujemy mieszkań poza Sejmem, tylko mieszkamy w hotelu poselskim. Więc podczas, po posiedzeniu obrad, jeśli ktoś gdzieś chce śpiewać czy coś robić, no to czemu nie? No, wolny kraj. Oczywiście, że wolny kraj, a to zdradzi nam pan coś więcej? Ale co miałbym pani zdradzić? No cóż to była za okazja do świętowania? Ale to ja nie wiem, no nie widziałem żadnego zdjęcia, żebym ja tam gdzieś był, albo jakiegoś nagrania wideo, no już drugi, już kolejna osoba mnie o to pyta. Pan był czy pana nie było? To moja prywatna sprawa, pani redaktor. Ale gdybym chciał coś śpiewać, to z całą pewnością bym śpiewał jakieś piękne Stare Dobre Małżeństwo Jacka Kaczmarskiego, może o jakichś znanych politykach pieśni. No właśnie, a o panu Grzegorzu Braunie by pan śpiewał? No nie mogę pani odpowiedzieć, ale naprawdę piękna piosenka, piękna przeróbka. Polecam posłuchać. Czy hotel sejmowy w trakcie trwania obrad sejmowych w tak ważnych sprawach to jest odpowiedni czas i miejsce na to, żeby było tak wesoło, że cisza nocna jest zakłócana i Straż Marszałkowska musi interweniować? Wie pani, są posłowie, którzy pracują na komisjach, pracują w terenie i na sali sejmowej i są tacy posłowie, którzy traktują ten mandat jako taki właśnie wolny mandat do imprezowania i właśnie z jednej strony do grania w piłkę, a później po tym bawią się w kawiarni czy w restauracji. Najlepiej niech to ocenią sami wyborcy, bo ja trochę traktuję inaczej. Naprawdę tutaj spędzam bardzo dużo godzin, często po 15-16 godzin się tu pracuje, naprawdę. Natomiast nikt nikomu nie broni, żeby sobie ktoś się lampki wina napił, ale żeby interweniowała Straż Marszałkowska, to pokazuje, że po prostu te osoby raz niedojrzały, dwa niedorosły, a trzy pomyliły miejsca. To nie jest knajpa i miejsce zabaw, tylko to jest miejsce pracy, więc apelowałbym do nich, żeby skupili się na pracy, chociaż myślę, że ten apel będzie odbijał się jak od ściany. To nie są politycy, to są
pajaca. Oni tu przyszli nie do pracy, tylko na imprezy. Oni tutaj mają usta pełne frazesów o obronie praw dzieci, są przeciwko aborcji, a tak naprawdę robią sobie imprezy. To nie jest poważna polityka, to jest wszystko hipokryzja. Kolesie biorą dobre pieniądze, nie robią nic tutaj w tym Sejmie i tak naprawdę przyjeżdżają jak na kolonie. No to już wiemy, że w hotelu sejmowym doszło do nocnej imprezy, było wesoło, były śpiewy. No czy to jest odpowiednie miejsce do tego, żeby parlamentarzyści urządzali sobie takie nocne posiadówy? Myślę, że śpiewać każdy może, natomiast obowiązuje w każdym miejscu cisza nocna. Jeżeli to było po godzinach, no to myślę, że to jest jakieś wykroczenie. Natomiast bardziej bym się skupił też na tym, co oni śpiewali. Ja chyba tutaj słyszę, że oni uwielbiają i wielbią Grzegorza Brauna. Nie słychać dokładnie, co śpiewają, ale to chyba ich idol jest. I jak widać, no, prawdziwa twarz Solidarnej Polski to twarz chyba Grzegorza Brauna i to chyba to miało na celu, nie wiem tak naprawdę. Szczerze mówiąc, wczoraj akurat byłem poza hotelem poselskim, trochę mnie na to wychodziło, minęło. To jest hotel poselski, to jest hotel pracowniczy. Mimo tego, że to nazywa się hotelem, musimy utrzymywać pewną powagę. Jeżeli ktoś przygotowuje się, tak jak było widać dzisiaj, pan poseł Matecki przyniósł transparent, zakłócał przebieg dyskusji, emitując dźwięk dziecka w łonie matki. To nie jest, nie świadczy dobrze o tym. Tak naprawdę trochę tutaj pachnie hipokryzją mocną. Nie powinien. Powinien się przygotowywać do tego, co chce dzisiaj zrobić. Tak więc to nie jest powód do zabawy, to nie jest powód do radości. To tylko pokazuje tą taką dwulicowość chyba. Albo brak szczerości bardziej. Czyli dziś był dźwięk dziecka w łonie matki, a wczoraj była bardzo, bardzo wesoła przyśpiewka o Grzegorzu Braunie. Dokładnie, dokładnie. Widać, że troszeczkę niektórym może się już zacząć lekko chyba odklejać. A to jest dopiero pierwsze pół roku. Boję się, co będzie za 3 lata. A co Państwo sądzicie na ten temat? Dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.